Chrystus, Kres Wesołych Świąt wszystkim Państwu życzę. Zapewne siadacie do obiadu, bądź zrobicie małą przerwę, bo na przykład przy stole, żeby rozpoczęła się dyskusja, włączycie Państwo mój głos. Czego by nie? Mam nadzieję, że te dyskusje przy stole będą ciekawe i bardzo inspirujące. Kochani Państwo, chciałbym zacząć dzisiejszy materiał od fragmentu wiersza Juliana Tuwima. Pozwólcie, że zacytuję, czyli zadeklamuję. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasu, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło, może go napadli, szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowronionych. Piórka głupstwo, bo od ale głos majątek. Nagle zjawia się pan Słowik. Poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał. Przecież ja tu płaczę. A pan Słowik słodko ćwierka. Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. Szanowni Państwo, Pan Andrzej Reas, użytkownik Twittera obecnie X, był tak uprzejmy i zebrał razem Moment. przepiękne wpisy pana Patryka Słowika, pracownika wirtualnej Polski piewce Zbigniewa Ziobry. Jego wczorajszy wpis, pozwólcie, że państwu zacytuję, bo jest tego Godny pan Patryk napisał tak. W odpowiedzi do pewnej pani i swojego kolegi: To prawdopodobny wariant. Uważam, że wszelkie kwestie powinny zostać ustalone, ale śmiało można nazywać mnie ziobrystą. Jeśli ktoś bardzo chce, jeśli ktoś jest bardzo ciężko chory i naprawdę umierający, to oczywiście trzeba potwierdzić, nie powinien trafiać do więzienia za przestępstwa urzędnicze i gospodarcze. Jest dozór, są inne formy działania, napisał nieoceniony Patryk Słowik z Wirtualnej Polski. Ale czy tylko Zbigniew Ziobro jest w sercu pana Patryka? Nie, proszę Państwa. W sercu pana Patryka jest też pani Małgorzata. Konkurentka Julii Przyłębskiej, jeżeli chodzi o zdolności kulinarne, kobieta nietuzinkowa, nieprzeciętna, bywalczyni salonów, jak również i przyjaciółka Andrzeja Dudy, rezydenta Andrzeja Dudy. Na przestrzeni ostatnich lat pan Patryk Słowik nie szczędził komplementów pani Małgorzacie. Yy, więc pomyślałem sobie, że yy, zacytuję Państwu, jak śpiewnie Pan Patryk Słowik yy, opisywał panią Małgorzatę Manowską, yy, tak zwaną pierwszą prezes yy, Sądu Najwyższego, w niektórych kręgach nazywaną uzurpatorką. No ale nie dla Pana Patryka. Stąd też i tytuł. Patryk i Małgorzata. Prawdę w miłości nie ma granic. No ale poczy... poczytaj. Mamy rok 2018, wówczas zaczyna się współpraca taka ściślejsza już w niektórych mediów z Funduszem Sprawiedliwości, znaczy z Ministerstwem Ziobry, idąc dalej z Funduszem Sprawiedliwości. I pan Patryk pisze tak. Wybór Małgorzaty Manowski wytrącał go opozycji jeden argument. Bez wątpienia profesor Manowska to fachowiec, a nie aparatczyk bez wiedzy. Zupełnie inny standard niż na przykład Julia Przyłębska. Auć. Nie minęła chwila, dzień jak dzień. słodko-gorzka sylwetka profesor Małgorzaty Manowskiej. napisana niemal dwa lata temu. Wtedy dziennik Gazeta Prawna po raz pierwszy poinformował, że to właśnie Małgorzata Manowska będzie następczynią profesor Małgorzaty Gerza. Kolejny wpis. A Manowska dała kiedykolwiek dowód na swoją zależność? Bo dowody na to, że postępowała wbrew politycznym oczekiwaniom polityków są, na przykład jako pierwsza wstrzymała się od, od orzekania po uchwale Sądu Najwyższego, łatwo jest szufladkować ludzi na nasz i zależny od tamtych. Dzielnie bronił Małgorzaty Paty. Kolejny wpis. Małgorzata Manowska pozwie Polskę przed Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zapewnia, że wie, jak poradzić sobie z sędziami, którzy nie chcą orzekać. A słowami Zbigniewa Ziobry, który zaatakował Sąd Najwyższy, zbytnio się nie przejmuje, bo to polityk. Zachęca do lektury pan Pata. To ja jedynie nie mówię swoim rozmówcom na wstępie, że mają wy. I nie zastanawiam się nad tym, jak ich upokorzyć. ale które wywiadu każdemu polecam. Myślę, że pozwala wyrobić sobie opinię na temat poglądów profesor Małgorzaty Manowski. Kolejny wpis, równie ciepły, miły, wspierający panią pierwszą prezes. Można profesor Manowski wiele powiedzieć, ale żeby twierdzić, iż jest miernotą, trzeba nie mieć pojęcia w temacie, o którym się mówi. Można bardzo krytycznie profesor Manowską oceniać za pójście do Sądu Najwyższego w tych okolicznościach, ale to jedna z najlepszych polskich sędziów. Sędzi. No dostawmy. W jutrzejszym magazynie Dziennik Gazeta Prawna mój tekst o profesor Małgorzacie Manowskiej na dodatek z moim tytułem, z którego a co jestem bardzo zadowolony, a tytuł brzmi w nawiasie Niewykorzystany. Proszę Państwa, to nie jest koniec. A Aby maj 2020 rok, pan Patryk Słowik na barykadzie w obronie Małgorzaty. Ludzie drodzy, możecie krytykować profesor Manowską, możecie wskazywać, że został nieprawidłowo wybrana, ale nie zgadzajcie się na obrażanie sędzi przez polityków tylko dlatego, że obrażają ci dobrzy, tu cudzysłów, politycy tę złą sędzią. Politycy nie mają prawa obrażać sędziów. Po prostu. Brawo, pani Patryk. Dalej pan Patryk Słowik pisze też 25 maja 2020 roku. Bo napisała pani Kamila Gasiuk-Pilchowicz, że pani Manowska dostała poparcie tylko około jednej czwartej sędziów Sądu Najwyższego. Można więc powiedzieć, że jest ćwierć prezesem, wybranym w ćwierć legalnej procedurze zakończonej przez ćwierć prezydenta. Oburzył się pan Patryk Słowik. Oburzył się jako rycerz, mężczyzna, wielbiciel małgorzaty. Na tej samej zasadzie można by mówić o profesor Gerzdow, jako ciut ponad prezesie, który został prezesem tylko dlatego, że inny sędzia nie chciał. Tyle, że to najzwyczajniej w świecie nieeleganckie. Politycy nie mają prawa obrażać sędziów. Manowska bez wątpienia sędzią jest. I na koniec. Taka Wisienka. Lipiec 2021 roku, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska pozwie Polskę przed Trybunał Praw Człowieka. Jej zapowiedź, o której mówiła w wirtualnej Polsce dla jednych polityków, jest czymś naturalnym, inni z kolei mówią o kuriozalnej obronie swojego stanowiska kosztem obywateli. I proszę Państwa, jeżeli zbierzemy całą twórczość, medialną pana Patryka Słowika, jak dzielnie staje w obronie Zbigniewa Ziobry. Nie boi się ani tych silnych razem fanatyków Tuska i innych sercem, broni. Sercem i piórem. Nie boi się. Staną dzielnie naprzeciw tysięcy tych siepaczy Tuska, którzy w brutalny sposób... Bezprecedensowo atakują jego przyjaciela Szymona Jadczaka, atakują jego samego pana Kapustę, naczelnego wirtualnej Polski, atakują też Zbigniewa Ziobrę, który przecież dzięki jego Funduszowi Sprawiedliwości który wspierał e, tekstami sponsorowanymi Wirtualną Polskę i nie tylko, i w dziennik Gazetę Prawną i inne. Wydawnictwa, portale, gazety. To trzeba jednak uszanować, że w dobie, kiedy za chwilę Ziobro znajdzie się być może za kratami, gdy jego wspólnicy w tej chwili drżą o 6 rano, czy czasem do ich drzwi nie zapuka Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tym bardziej budzi mój podziw postawa Patryka Słowika, który w tej zbroi. Niezbyt biały, ale jednak zbroi, dzielnie staje w obronie. Kiedy zadałem pytanie panu Patrykowi Słowikowi, czy brał pieniądze ze spółek skarbu państwa w jakiejkolwiek konfiguracji, odpowiedział mi dumnie nie. I ja mu wierzę. Uwierzcie mi, państwo, że daję wiarę jego słowom. Będąc pracownikiem wirtualnej Polski, wykonywał polecenia, no kogo to przecież wiem, jest redaktor naczelny, pisał teksty yy, i otrzymywał za to wynagrodzenie. Czy były opremiowane? No, to też da się w pewnym momencie sprawdzić, jakby troszeczkę szerszy audyt będzie potrzebny, ale da się. Yy, ostatecznie, kochani Państwo, yy, należy uznać, że kasy od spółek Skarbu Państwa absolutnie nie brał. Może to była tylko zwykła pensja. Z, z bonusa. Za dobry tekst, za taką postawę właściwą, obywatelską w czasie rządów mafii Kaczyńskiego. No, dzisiaj broni dalej, no, bo co ma zrobić? Powiedzieć, że, że jednak nie, że nie zna, nie pamięta, że Manowska to uzurpatorka. No przecież czegoś takiego nie napisze, bo przecież by go ludzie wyśmieli. I tak proszę Państwa, tekst po tekście, fakt po fakcie, ujawniane są te sympatyczne relacje. No nie mogę wykluczyć, że może pan Patryk najzwyczajniej w świecie panią profesor Manowską lubi. Mówię, nie ma granic w miłości, żadnych. Może ma do niej słabość. Jako mężczyzna stanął w obronie kobiety. Zostawiam świątecznie Państwa z tymi tekstami. Gdy będziecie znowu zaglądać na portal Wirtualna Polska, pamiętajcie o nich. Może znajdziecie jakieś ciekawe smaczki, prześlijcie mi. Zaglądam ten portal, ale może mi coś umknie, gdy na przykład pan Patryk Słowik bądź pan redaktor Krzysztof Suwart, którego nie wiadomo, co się z nim stało. Był doskonałym autorem wielu tekstów promujących Ministerstwo Ziobry i Fundusz Sprawiedliwości, również były artykuły sponsorowane. Jeżeli coś znajdziecie, prześlijcie mi mailem. Ja bardzo chętnie się z tym zapoznam, tak żebyśmy mieli materiał do, tak, do omówienia w którymś z najbliższych programów. Tymczasem życzę Państwu miłego popołudnia świątecznego. Zjedz, zjedzcie serniczka, zagryźcie białą kiełbasą, popijcie, co tam macie. No i cóż, przypominam, że dzisiaj o 20.00 Ania, jak to wiejska baba, będzie chciała przyjrzeć się niektórym najbardziej absurdalnym i rozśmieszającym wpisom towarzystwa dobrej zmiany. Kochani Państwo, do zobaczenia. My się na pewno widzimy jutro, w drugi dzień świąt o 14.00. Nie spoczywam na laurach. Do widzenia.